Cześć, tu Ania. Już jakiś czas domagaliście się fit słodyczy. No i przygotowałam dla Was bardzo fajny przepis i będzie przede wszystkim kokosowy, bo pod ostatnim omnomnomem ujawniło się bardzo dużo miłośników kokosa, dlatego dzisiaj mamy bardzo kokosowy przepis i będą nam potrzebne daktyle i wiórki kokosowe i olej kokosowy. I to są trzy podstawowe składniki i na podstawie z tych trzech składników możemy już te kule zrobić. Oczywiście można ten przepis wzbogacać i ja wzbogacę go dzisiaj o orzechy nerkowca, o łyżeczkę kakao oraz o coś, czego nigdy nie dodawałam. Tuż przed nagraniem stwierdziłam, że to zrobię, czyli masło orzechowe, bo przecież masło orzechowe musi być wszędzie. Więc zacznijmy sobie od daktyli. Połowę tej paczki, tych daktyli, wychodzi to mniej więcej tyle. Tak, tu jest 200 gramów, więc 100 gramów wrzuciłam do tej miski i zalałam wodą na całą noc i one napuchły, stały się takie miękkie i teraz sobie te daktyle przełożę do tej miski białej i odcisnę sobie wodę, żeby tej wody nie było dużo, bo to będzie potem bardzo, bardzo mocno mokre. Doleję może jeszcze z tego ze dwie łyżki tej wody. Tu mamy te daktyle mokrutkie. I teraz do tego dorzucam wiórków kokosowych. I tych wiórków tak według uznania będzie to około 5 łyżek. Ja będę dorzucać je potem w trakcie miksowania, bo to widać, kiedy ta masa jest plastyczna. Jeżeli masa będzie za mokra, to dodamy więcej wiórków. Jeżeli będzie dobra, to już nie będziemy dodawać więcej. I teraz dodajemy jeszcze do środka łyżkę oleju kokosowego. Dwie łyżeczki kakao. I wcześniej sobie posiekałam orzechy nerkowca. Wrzucę je dopiero na końcu, po zmiksowaniu masy, żeby te kuleczki trochę chrupały, bo one są takie bardzo, bardzo miękkie i tam jest fajny taki element chrupiący, ja bardzo lubię. I dorzucamy teraz właśnie jeszcze 3 łyżeczki masła orzechowego. Takie porządne, wiecie, masło orzechowe musi być. I miksujemy. Moja masa jest mocno mokra, dlatego dorzucę jeszcze wiórków. I teraz jest moment, kiedy dodam właśnie tych orzechów nerkowca. I fajnie, żeby ta masa konsystencją przypominała ciastolinę Play-Doh. I teraz na talerz wysypuję wiórki. I będziemy z tej masy formować takie kule, a te kule będziemy maczać w tych wiórkach, żeby nam się do niczego nie przyklejało. Oj, proszę. Pierwsza kula gotowa. I tak oto wyglądają wszystkie już gotowe kule. Teraz wkładamy je na około 2 godziny do lodówki. One wtedy będą twardsze i stabilniejsze, ale tak naprawdę nie musimy tego robić. Można od razu je zjadać. Ja tak teraz zrobię. Powiem Wam tak, masło orzechowe było strzałem w dziesiątkę, po prostu pychota. I tak naprawdę najfajniejsze jest to w tych kulach, że podstawą są daktyle i olej kokosowy, ale możecie zamienić to na różne inne rzeczy. Jeżeli, jak na przykład Kasia ostatnio mi pisała, że uczyła na kokosa, można zamienić tego kokosa na drobno pokrojone orzeszki. Można nie dać kakao, jeżeli ktoś nie lubi kakao, można zrobić te kule tylko i wyłącznie kakaowe. Także od Waszej inwencji zależy, co tam włożycie. Są naprawdę pyszne, są zdrowe, są bez cukru. Oczywiście
daktyle są super słodkie, bo daktyle mają naturalnie występujące cukry, ale to jest coś rewelacyjnego i musicie koniecznie spróbować, a przede wszystkim to jest rewelacyjny pomysł na przykład na prezent dla babci albo dziadka, bo te kule są bardzo łatwe w gryzieniu. Jeżeli nie dacie na końcu, jak ja dodałam orzeszki, możecie nie dodawać orzeszków, one będą super miękkie i naprawdę łatwo takiej starszej osobie takie kule pogryźć, więc to jest naprawdę fajna rzecz na prezent, wyglądają pięknie i jeżeli się je zrobi, oczywiście nieco bardziej równe niż ja, to są super piękną rzeczą, można sobie komuś zrobić jakąś piękną bombonierkę właśnie z takich kul. No, jak dla mnie to jest rewelacja, ja je uwielbiam, leżą sobie w lodówce, zawsze jeżeli macie ochotę coś słodkiego, można coś takiego fajnego przekąsić i to nie jest tak mocno obciążające, a przede wszystkim to są kule, od których się pięknie wygląda, bo te składniki są pięknie wpływają na włosy, na cerę, no i na nasze samopoczucie. Także to było na tyle, do zobaczenia już jutro, buziaki, pa pa!